Gramy, panie Robercie. Czerwony, biały, biały i taki. Czarno. Czyli ja bym sobie tylko napisał, tam jest, zrozumiałem, że jest czerwony, biały. Tak jest. W Gdańsku grali na czerwono, tak? Czerwono w całości, na czerwono. W całości. Wisła, tak? Wisła, tak. Daleko zmienia. No, tu. No, ale... Nie wrócił z prania pewnie. Dobry. Panie kierownika. Witamy, pan Łukasza. Panie Łukasza, nam to słyszę. Pan się tutaj za dwie minutki delikatnie spóźnił. No. Obiekt jest wielki. Bramkarz, jaki ma kolor? O, ten bramkarz jest szary. Szary? Tak? Cały szary jest. Szaro-zielony. Tak jest. Nie, szary. Dobrze. Koszulka jest szara, okay. Spodenki są szare, getry są też szare, a zawodnicy grają na niebiesko. Pan się Puma. Puma. Panie Januszu, proszę. Tak. Puma. W tym stanie rzeczy, jeżeli mogę ich zadeklarować, to mnie na czarno. Na czarno. Tak. Dobrze. No ja chciałem pociągnąć temat sprzętu, jeżeli mogę, panie Januszu. Tak. Bo jakby ciągle kręcimy się wokół tego samego tematu, ale jakby żeby tradycji stało się zadość, to prośba do kierownika drużyny gości, żeby tak zwane kolarki były w kolorze niebieskim i tylko niebieskim. Tak, żeby tejpy były niebieskie, jeżeli będą białe, to chciałbym, żeby nie były szersze niż 2 cm. Jeżeli chodzi o Wisłę, to chciałbym, żeby te kolarki były w kolorze białym, panie Jarku. Tejpy też białe. Tradycyjnie przypominam o biżuterii. Staramy się ciągle jednak grać bez biżuterii. Nie dotyczy póki co kierowników, nie? Zobaczcie. Jakaś sugestia, że no biżuteria? Tak, kolejce trochę. Kubane mi się owinę, wiesz? No. No owinę, tylko chciałbym, żebyś wiedział, nie? Żeby później nie było, że jak będzie grał, żebyś nie ten, nie? To będzie to dokładnie i to będzie kubane. To zobaczmy to jeszcze raz, jak już będzie owinięta. No, ale to przed samym tym, co? Dobrze. Dobra? Ona jest złamana? Liwity ma kciuk, ma. Posadnie naciągnięte tutaj mam te wszystkie nie miesiące. Nie boi się pan? Trochę, ale tam... Nasza gwiazda, musi. Czy tu załatwimy, nie? Wiesz, nie ma... Nie ma problemu. Wszystkie, a potem powkładamy. Nie ma sprawy. A nie go, że... Będę mnie godzić, dobrze, tak? Dobrze, ja nie będę tutaj. Idę pod kontrolą. Pan sobie ten worek podniesie, dobrze, a ja będę rzucał. Okay. Fachowcy przygotowywali to. Wszystko. Nie pierwszy raz. Choć czasami się zdarzy, że... A nie no, i wada piłki tak, i to. Tak, mi się zdarzało już tak, że pięknie wcześniej pompowałem. Jedną można sobie wziąć, bo tak będą wszystkie na tym. A bo ty jedną będziesz brał znowu tamtą, nie? Jedna jest nam potrzebna, bo druga będzie na podejście. No, to no, reszta i tak będzie wszystkie tak, na około boiska. Dokładnie tak. Dobrze, dziękujemy. Dzięki za już. Tu są tablice. Naładowane, nie trzeba sprawdzać? Tak. Na pewno. Chcę sobie zobaczyć tablice. Proszę, bo ja im wierzę, ale zawsze sprawdzę. Ja pamiętam, jak to wprowadzili tablice. Tablice na ruchu, ale były takie podwójne, to tego nie można było podnieść. Rozumiem, że obfitujemy. Oczywiście. Autograf. Nie działa, ale nie muszę. Ważne, żeby wcześniej... Nie rozumiecie się bez słów na co. Działa. Powiedzieli, że nic się nie zmieniło. Oprócz daty. Dzięki. Dzięki. Dobra, panowie, na razie. To jest taka, nazwijmy to... mniej więcej do każdego ucha, a ta jest robiona na odlew. Widzisz? Mhm. Nie ma? Nie ma, ty ale co, mamy tak, tak. My też mamy większą liczbę tych pasków, nie wiem, zwał jak zwał. Ale no nie wiem, jakoś myślę, że technicznemu jest łatwiej korzystać z pasa
bo jest, wiesz, guzik, nie? Na czym zawiesić. To jest kwestia, wiesz. Mocno. Tak. Człowiek guma. Człowiek zwany środowisku gumą. Dzieci nasze, które wygrały konkurs i prowadzają zawodników.
każdym razie, jak to powtarzamy, nic się nie zmienia, to jakoś nie pomaga. No, tak. Lepiej się śpi. Nie, jakiś jony ma coś w sobie, nie wiem. Wieczór? Będzie minuta ciszy przed pierwszym whiskiem. Panie Bartku, pan pewnie ma tą informację. Także wyjdziemy sobie na środek, odwrócimy się do trybuny z kibicami, zrobimy sobie wszystko co zwykle, potem po nocowaniu wrócimy na koło. To chyba będzie najbardziej odpowiednia forma. Myślę, że sobie wyjdziemy na środek. Zostałem wzrokiem, tak? Bo widziałem, że on jest rozpędzony, idzie do góry i on po prostu spadał z góry, tak? Jeszcze próbował robić ten wszystko. Tak naprawdę. No i dużo dodał od siebie. Ale pod kamery teatr robi Mowgli, to jest historia. To jest normalnie, wiesz, a czy mnie złapie, czy mnie sprowokuje, nie? Robi to odpowiem. On wiesz, on nadaje i się śmieje. Tak. Po prostu nadaje i się śmieje. Wiesz, tylko czeka, czy odpowiem. Czy wejdę w nim w polemikę na temat zdarzeń na boisku, nie? Nie ma sensu wchodzić z nim w polemikę. Trzeba się po prostu do niego uśmiechać. Bombardować go miłością. Po prostu na zasadzie wzajemności. On jest miły, więc my też będziemy. Jeszcze nie widzi. Nie no, widać, że ma luz, tak? Że to nie wynika z napięcia. Ha, on jest... ciągle mówi to na dużym luzie, z uśmiechem i próbuje nas sprowokować do jakiegoś dialogu, więc my... Róbmy dalej swoje i nie dajmy się zwariować. Mecz jest dziwny, bo publika nam prowadzi jakiś strajk czy jakąś akcję protestacyjną, ale dobrze. Ja nie wiem, czy jeśli ma więcej włączać coś mówić wam, czy bardzo dobrze jest. Nie, dobrze, tak jak jest. Z tą ręką dobrze tam, nie? Super. Czytany komunikat, bo z mojej strony nie było nie, widać. Ode mnie widać, tylko dobrze. Ten 25 dodał przy tym zdarzeniu z Sobolewskim tyle od siebie. To być może by bolało, tak? Bo no bo pewnie z Sobolewskim zderzyć się to nie jest nic przyjemnego, ale...
was really good. Today was perfect. Yeah, it was good. Thank you. Spokojnie sobie to zaraz usłyszymy. Te dwie ostatnie kartki wyrzucam, bo takim moim przykładem, że... Spokojnie, ja sobie sobie wezmę. Marek, dobrze się spisałem. Dzięki. Pierwsza, numer 25. Lecha. 17 minuta. Co, podstawienie, przerwanie? Musimy tak. Tak? To była Krzyśku. To nie jest podstawienie. Nierozważny atak na, nierozważny atak na przeciwnika. To jest ta sytuacja, którą ci się podbija. Tak, tak. Na przeciwnika. I przerwanie korzystnej, tak? Czyli tak. Bramka 18, nie? Tak. Tak. Także wszystkie już tam na tak? Tak, tak. Tylko do kontuzji ewentualnie wykańca. Ja mam 20. Minuta? 17, dobrze. Tutaj kartka numer 25. 25, 28. Kierownicy, żeby scelowali. Proszę? Kierownicy, żeby scelować. Tak, tak. Tylko jeszcze kontuzje jakieś jeszcze ostatnio były. My otrzymaliśmy skład sędziowski z innym technicznym. Nie, bo ja to zauważyłem, ale dostał kartkę. Nasz tutaj poprawił. Nie? Poprawił, przy nas poprawił. Czyli akurat w programie widnieje inne nazwisko. Tak, jest tak, wiadomo, że... Aha, czyli jeszcze... A kierownik Lecha? Jakieś kontuzje? To można. Rozłożysz to? Mówić o kursie? Dobra, to za chwilę. Zaraz zawoła. Porażka porażką, ale... Co chcę zrobić, no? Hej, Kaszku, dziękuję. Powodzenia życzę. Dziękuję. Jakieś kontuzje piszemy? Nie, wszystko. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Wzajemnie. Do zobaczenia, dziękuję. Proszę bardzo. Wychowanie publiczności. Zresztą ustalimy to z delegatem. To dla mnie nie było normalne. Było wyjątkowe, ale wszystko jest ale... dobrze albo... No, święty. Przygotowanie organizacji zawodów dobre. Zachowanie zespołu gospodarzy dobre. Zachowanie społeczności w zasadzie jest okej. Zachowanie publiczności się wstrzymamy. Zachowanie służb ochrony dobre.